witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj pomówimy sobie o najsłynniejszym myśliwcu wszechczasów, a jest nim General Dynamics F-16 Fighting Falcon, czyli myśliwiec wielozadaniowy. Zaprojektowany został przez amerykańską wytwórnię General Dynamics od 1993 roku, produkowany przez Lockheed Corporation. Do roku 2012 wyprodukowano 4,5 tysiąca egzemplarzy. Załogę F-16 stanowi jeden lub dwóch pilotów w zależności od wersji. Pierwszy oblot nastąpił 2 lutego 1974 roku. W produkcji jest od roku 1976. Rozpiętość F-16 wynosi niecałe 10 metrów, długość 14,8 metrów, wysokość niecałe 5 metrów. Masa własna to 8272 kg, masa startowa to 16875 kg. Masa uzbrojenia wynosi 7700 kg. Prędkość maksymalna to ponad 2 machy, prędkość przelotowa 1000 km na godzinę. Pułap F-16 wynosi ponad 15 tysięcy metrów, a zasięg to 3200 km. Lecz z dodatkowymi zbiornikami na paliwo może przelecieć 1000 km więcej. Jeśli chodzi o uzbrojenie, tak jest, uzbrojenie. Podstawowym uzbrojeniem jest działko M61 Vulcan. Ponadto F-16 uzbrojony jest w pociski rakietowe. 6 pocisków AM9 Sidewinder, 6 AM112 AM RAM, 6 Python 4. Pierwszy egzemplarz trafił do sił powietrznych amerykańskich w 1979 roku. W latach 80. zostały wprowadzone nowe wersje C i D, które w latach 90. zastąpiły poprzednio użytkowane wersje A i B. Samolot ten wciąż zachowuje wysokie walory bojowe. Co najmniej do 2030 roku będzie wchodził w skład amerykańskich sił powietrznych, a w innych krajach nawet dłużej. Projekt F-16 jest nadal rozwijany przez Lockheed Martin. Teraz omówmy sobie zastosowanie bojowe. Pierwszy raz zostały F-16 użyte w walce 7 czerwca w 1981 roku podczas ataku na reaktor atomowy Osirak w Iraku przeprowadzony przez Izrael. Pierwszym obcym samolotem zestrzelonym był w 1981 roku MiG-21 produkcji radzieckiej. A najliczniejsze użycie F-16 to oczywiście operacja Pustynna Burza w trakcie pierwszej wojny w Zatoce Perskiej w styczniu 1991 roku. Łącznie użyto 249 F-16, wykonali 13,5 tysiąca lotów. Ponadto były użyte przez Pakistan w czasie wojny domowej w Afganistanie w latach 86 i 88. Jeśli chodzi o wersje, to mamy warianty jednomiejscowe, czyli wersje A, C i E oraz warianty dwumiejscowe, czyli B, D i F. Bo mamy nawet japońską wersję F-16, wyprodukowaną przez Mitsubishi Heavy Industries, przystosowany, co ciekawe, do niszczenia okrętów przeciwnika. Produkcja F-16 World War zakończyła się we wrześniu 2017 roku. Poszczególni użytkownicy: Bahrain, Belgia, Chile, Dania, Egipt, Grecja, Holandia, Izrael, Jordania. Mamy oczywiście Polskę, Portugalię, Tajlandię, USA, kiedyś również Włosi. Co ciekawe, mamy też niedoszłych użytkowników, którzy mieli już zamówienia, ale nie doszły do skutku, czyli Iran, Nowa Zelandia, no i Rumunia. W Rumunii z powodu problemów finansowych nie doszło do transakcji, ale później w 2013 Rumunii porozumieli się z Portugalią, zakupili 12 używanych F-16 wersji A i B. No i to tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Proszę o łapki, łapeczki w górę, subskrypcje i komentarze. Trzymajcie się. Na razie.